poszło. Dobra. Znowu ja, Akwamaniak. Witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj podam wam swój przepis na zacier. Wiem, jest tego milion na innych kanałach. Jedne lepsze, drugie gorsze. Tak naprawdę każdy musi doświadczalnie sam wypróbować i wypracować własny przepis. Jeśli chodzi o mnie, używam do tego 3-litrowych butelek. Udało mi się znaleźć takie, nie powiem w jakim sklepie, żeby nie reklamować. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, oczywiście cukier, powiem wam, że sypię na oko, jakieś 700 gram, 70 deko. Jakiegoś większego znaczenia nie sądzę, przynajmniej nie zauważyłem, żeby to miało. Wodę wcześniej sobie odlałem litr. Jeśli chodzi o wodę, słuchajcie, nie wiem, czy pewnie ta soda działa coś, że ten roztwór nie jest taki burzliwy, ale ja zauważyłem, że jeżeli leję wodę taką w temperaturze pokojowej, ta soda tak naprawdę nie jest mi potrzebna. A mówię to dlatego, że dwa razy zdarzyło mi się nie mieć sody oczyszczonej i kiedy użyłem właśnie w temperaturze pokojowej wody do zacieru, praktycznie nie miałem problemów. Wcześniej używałem 3 butel tak naprawdę. 2 były z filtrem, czyli czystą wodą, dla bezpieczeństwa. I uwierzcie mi, że obydwie te butle były brudne od zacieru. Ten gaz przechodził razem z tym ustrojstwem do drugiej i później do trzeciej butli. Troszkę pomieszam. Pokażę wam swój setup. Może już niektórzy się zorientowali się. Ja używam 2 butelek i zmieniam je raz w tygodniu w każdej z nich, znaczy w każdej. Raz w tygodniu w jednej z butel zmieniam zacier. Drożdży sypię tak już, no nie na oko, 40 ml drożdży. Miarkę wziąłem z Profito, tak a propos, przydała się. Jeszcze raz po 20. Drożdży używam suchych, jak widzicie. Korzystałem też parę razy z drożdży świeżych, ale to nie to samo. Nie pracują tak dobrze. Chyba, że ja coś spaściłem. Teraz użyjemy sobie sody. Tak naprawdę tą sodę to używam dla spokoju własnego sumienia. Ups. Sodę tak naprawdę sypię na oko. Sypię jej drugie tyle, co drożdży. Dobrze, że żony nie ma w domu. Jak zwykle syfu trochę narobiłem, ale to nie szkodzi, to się posprząta. I to wszystko, kochani, należy tylko dobrze wymieszać i zacier gotowy. Najgorsze były moje początki z bimbrownią, powiem wam, że tak naprawdę nie wiedziałem, co się sprzymie. Zdarzało mi się wiele przyduch. Ryby pływały. Nawet raz miałem taką sytuację, że ryby pływały do góry brzuchem.
Na szczęście wszystkie odratowałem, ale to była szybka podmianka wody, wyłączenie bimbrowni i natleniacz full power. Kilka razy zdarzyło mi się też, że zacier praktycznie już przedostawał się przez kostkę lipową w dyfuzorze. Na szczęście byłem w domu. Powiem Wam, że kiedy robię zacier, kiedy robię nowy bimber, robię to tylko wtedy, kiedy jestem w domu, kiedy mam wolne, żeby móc kontrolować. Najgorsze jest pierwsze 2-3 dni, bo ten zacier jest wtedy najmocniejszy, najmocniej pracuje. Dobra, słuchajcie, to tyle na chwilkę. Zaraz pokażę Wam swój setupik, jak ja podłączam. Pewnie żadna filozofia, ale może komuś się przyda. La, 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 la. Dobra, jestem z powrotem. Więc tak, widzicie, korzystam z dwóch butelek. Wykombinowałem sobie coś takiego. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest taka dyszka. Coś jak te szybko złączki. Z tym, że tutaj na zakrętkę zapakowałem dwuskładnikowy klej epoksydowy czy żywicowy, już nie pamiętam co to było. W każdym z wężyku mam zaworek. Kiedy wymieniam na przykład tą butlę, zakręcam i wtedy z tej butli drugiej nie wylatuje gaz, nie ulatnia się. Mogę śmiało wtedy wymieniać zacier w tej drugiej butelce, bo inaczej tak naprawdę zmarnowałbym to ciśnienie, które jest w butli. A kiedy wymieniam tą butlę, zakręcam, CO2 cały czas się dozuje. I tak naprawdę doszedłem do takiej, można powiedzieć w cudzysłowie, perfekcji, jeśli chodzi o ten bimber, że dozuje praktycznie 24 na dobę. Mam, ostatnio pokazywałem Wam, mam taki zaworek precyzyjny, ustawiam sobie tak, żeby sobie pyrkało. I to wszystko. Tutaj gumką sobie tak samo zaznaczam, tak dzisiaj wymieniam tą butlę. Już mam zaznaczone, że następnym razem będę wymieniał drugą butlę. I tak jak powiedziałem, raz w tygodniu wymieniam jedną butlę i to CO2 cały czas schodzi, cały czas się dozuje. I co jeszcze? I to wszystko chyba na temat bimbru. No, żadnej filozofii tu tak naprawdę nie ma. Dzisiaj znowu będę zaglądał cały dzień, pewnie jutro tak samo, przed pracą, z tego względu, że boję się jeszcze troszkę o te butle. W sensie takim, że ten zaworek precyzyjny jest skręcony dosyć mocno i kiedy jest ten zacier świeży, no, potrafi być duże ciśnienie w tych butelkach. Także boję się troszkę tutaj o zadymę w domu i niepotrzebne komplikacje. Dobra, słuchajcie, tyle na ten temat. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to Wam napiszę w komentarzach. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.